trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. Księga Daniela, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Pytanie do ciebie jest takie: czym karmisz swoją duszę? Daniel wyróżnia się spośród innych proroków. Jego księga dotyczy czasów pogan, jak czytamy w Łukasza 21-24. To znaczy bardzo długiego okresu rozciągającego się od uprowadzenia do Babilonu do przyszłego przywrócenia narodu izraelskiego pod panowaniem Chrystusa. Daniel przemawia do nas również przez swój przykład. Daniel miał mocne postanowienie w jego sercu, by się nie skalać. Tak czytamy w Daniela, pierwszy rozdział, ósmy werset. Jako młody cudzoziemiec przyprowadzony na dwór pogańskiego monarchy mógł znaleźć wiele wymówek, by dostosować się do królewskiej diety. Co pozostało z żydowskiego kultu, gdy wiele naczyń ze zrujnowanej świątyni zostało przywiezionych do Babilonu? Jak czytamy w Daniela, pierwszy rozdział, drugi werset. Czy on sam nie był jeńcem, odbiorcą szczególnej łaski, którą wzgardziłby, gdyby odmówił królewskich potraw? Czy nie zwróciłby niebezpiecznej uwagi na siebie i swoich przyjaciół? Dla Daniela jako człowieka wiary ani jego osobiste trudności, ani wrogie otoczenie, ani zniszczenie żydowskiego kultu nie mogły w żaden sposób umniejszyć autorytetu słowa jego Boga. Drodzy przyjaciele, czy to słowo ma dla nas taką samą wartość jak dla Daniela? Bądźmy więc ostrożni jak ci młodzi mężczyźni, aby usunąć z naszej w cudzysłowie diety wszystko, co mogłoby skalać nasze ciało i naszego ducha. Tak jak czytamy w 2 Koryntian 7 rozdział 1 werset.